Witam wszystkich hodowców. To jest Sebastian, no i dzisiaj kolejny odcinek, już pierwszy niestety, ale nagrywałem różne już tego, ale jak zwykle to się strzelało. Dzisiaj słuchajcie, są dwa obce gołąbki. Siedzą sobie u góry na gołębniku, dwa obce jakieś mieszające koki, jakieś brzydkie takie. Wiecie o co chodzi. Takie sąsiedztwo, zaraz je pokażemy. I tego widynka puściłem też sieci na gołębniku. I co więcej, idziemy do gołębi obcych. Obce ptactwo. O, tu jakiś. Tam siedzi jeden. O, taki z pomarańczowymi skrzydłami, a tu siedzi koło tego, tutaj taki drugi. To nie jest aż ten duży biały, tylko ten drugi tam za kratą niewidoczny. Nie wiem do końca mi to przyleciało. Ale gorsze jest to, że to on lecieć nie chce. Jak pędziłem, to nawet najwyżej do sąsiadki co odleciało i wysiadło. I zaraz latywało z powrotem. Trzeba będzie się pozbyć gołębi. Też nie chcę mi tam ciągle, tylko to gołębie. Mokry połowy. Dzisiaj były, słuchajcie, wygłodzone aż te małe gołębie, aż myślałem, że ten biały padnie. Ta przy połowy raz nakarmił i obydwa całe ta pulchne gory mają. Jakiś Facebook, jakiś wszystko w Facebooku, wszystko przechodzi. Obce gołębie. Nie łapię ich, nawet one same raczej zostaną u mnie. Może jeden odleci z tych dwóch. Zobaczymy, no. Oblotu dzisiaj żadnych nie robię. Puściłem je tak sobie. Tylko żeby je puścić. Tylko żeby było, że je puściłem. Co tu więcej mówić? Trudno, no szkoda mi trochę tego gołębi. To jest taka smutna pogoda, nawet im się nie chce wychodzić. Ten barny, siwy. To widzę, że to też chyba będzie mi się niosło tam. To źle, jak się będzie niosło. To młodapysz chyba też będzie się niósł. Wczoraj też coś długo siedział. Ja pokażę jeszcze raz te obce gołąbki. Krótki odcinek taki nagrywam, żeby pokazać. Z samego rana przyleciał jeden, ale to były tragiczne deszcze i ten z brązowymi skrzydłami przyleciał. A drugi tutaj taki siedzi z czarnym ogonem, nie rozumiem tego gołębia. To niech to leci. Tu jeszcze ten widyń siedzi na tym gołębniku. Zmoknie cały, wyświęc wychodzi. Co tu więcej mówić? Bo nie wiem, pewnie jeszcze coś jest do powiedzenia. Woda już się kończy znowu. Że dzisiaj rano nalewałem, ale dobra. Nie jestem brutalem. I tutaj gołębie siedzą sobie, porabiają. Smutny dzień dzisiaj bardzo. No, zobaczymy, jak tam jutro będzie pogoda. I co ty? Tak. Gołębie siedzą. Nic nie robią. Tam się nie ruszają faktycznie. Nie, sobie współczuję do tej pogody. One na taką nawet nie wychodzą. Siedzą tylko i siedzą w tym gołębniku. Się obgruchują nawzajem. Ten jeden obcy, ten z tymi brązowymi skrzydłami, słuchajcie, był w gołębniku. Siedział. Ale wypuszczyłem gołębie. Chciałem, żeby odleciał. Ja jak wypuszczyłem, patrzę, akurat drugi siada. No. Się przerażał. Teraz rana przyleciał jeden, teraz drugi. Może ktoś wypuszcza mnie tu po złości gołębie, takie koki. Tak, ktoś puścił to nisko, przyleciało to na dach samo usiadło. Nawet jakby odlecieć im się nie chciało. Nie zapowiada się, że one słuchajcie odleciały gołąbki. Trzeba będzie przegonić dzisiaj tam później. Będzie trzeba ganiać te gołębie, jak one lecą stąd. Ale znowu usiadłem do sąsiadka i co z tego, do sąsiadki. Ta siwka mi się bardzo podoba. Oto. Tłuczę się z tym. Wyświat trzeba się pozbyć. W sumie nawet to wyświat tak jakby nie jest. No niby jest, ale brzydki taki bez korony, żadnych łapci nie ma. To takie wiadomo koczysko. Nie no, niby to prawidłowo to jest wyświat, ale no bez wartości by to było żadnej. Taki krymek jest ładny, ale tego krymka szkoda by było oddać.
nienawidzę kupować gołębi sargo, ale czasami muszę, naprawdę. Ja do pary potrzebuję do czegoś, znowu ta czkawka przyszła, widzicie? Także tak niedobrze. Znowu czkawka. Co odcinek zawsze przychodzi czkawka? Wcześniej nie może, tylko zawsze na odcinku mi czkawka się robi. Szkoda mi tylko łąbków. Siedźcie sobie, siedźcie. A już będę się żegnał. O, bo to jest lepszy deszcz, tylko zaczyna padać. Chmura ciągle stoi nad nami, ulewa. Jest taka mrzawka, raz mocniej, raz mrzawka, raz mocniej. Nie wiem. O, chyba nawet słychać. Nie wiem, w bądź razie to już by było na tyle dzisiaj odcinku. Łąbki już się z nami też żegnają powoli już. Niektóre nawet zasypiają. Zresztą Grysza, to proszę sobie chyba spać. Już się z wami żegnam. Więc tutaj więcej mówić. Pa, pa.